Prawdziwe emocje zawsze się gdzieś tam obronią. I y, ja muszę powiedzieć, że już właściwie to powinnam nie mówić na ten temat, bo y, już niektórzy zarzucają, że ja ciągle my mówimy o tym, jaką jesteśmy właśnie taką patchworkową grandą ze wszystkimi, ale taka jest prawda, że u mnie na wigilii jest mój pierwszy mąż, którym tylko miałam ślub z pierwszym, jest, y, jest Piotrek. Z Piotrem nie miałaś ślubu? Nie miałam. Ale byliśmy za mną 13 chyba lat. Jest, Ale a, czad, bo tego pierwszego w ogóle nie jest kojarzy. Ania Piotrka, Ania Głogowska, jest Julka, jest y, mój tata Piotrka, jest, Jesteśmy wszyscy jakby się y, tak, bo, bo to jest prawdziwe, bo naprawdę nic nie udajemy, bo byśmy nie wytrzymali pewnie, więc, więc wspieramy się, staramy się jakoś. Y, no i fajne mamy te relacje, jeździmy razem na narty, spotykamy się, świętujemy razem, rozumiemy się, no i, i, i jakoś się tak udaje, Piotr... ale wszyscy... Na to pracowali. Wszyscy, wszyscy na to pracowali, ale powiem Ci, że nie tak. dawał... ty masz może empatii, no to jakby wiadomo, i o tym sobie gadamy i ja tak, ja tak. Ja tak uważam. Ja tak uważam i nie tylko ja tak uważam, ale zastanawiam się, że przecież mógłby ten Piotrek trafić też taką partnerkę, która by powiedziała, no sorry, ale nie chce mi się iść A do widzisz, Twojej byłej. No właśnie. O co no to ja to będę jest, u Twojej byłej się. I dlatego wspaniale to, jest, że ja. wszyscy tutaj y, włożyli ten wysiłek i taką chęć I siedzą, żeby żeby było normalnie fajnie, żeby oczywiście że się ma jakieś tam emocje po rozstaniach różne, ponieważ człowiek. A dlaczego my o tym mówimy? Jak się rozgadasz.